Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry raczej, przepraszam bardzo. Dzień dobry Wam wszystkim. Powiem tak, że wiele razy przejeżdżałem przez wieś Brzeszewo, niedaleko Białegostoku. Tam nie ma chodnika. Tam ulica jest bardzo zła. Trzeba nie zdobyć telefon do burmistrza Choroszczy lub skierować pismo do burmistrza Choroszczy, ażeby zajął się tą sprawą jak najprędzej. Druga sprawa, pismo poleci do zarządu dróg miejskich w Białymstoku i gdzie takie ulice bardzo złe, bardzo nieprzyjezdne, złe do jazdy. Będę przejeżdżać. Poproszę Rafała, ażeby mnie powoził po takich ulicach w Białymstoku i w Białymstoku, ażeby były chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe i tak dalej. Będę rozmawiać z sołtysami wsi. Będę rozmawiać ze wszystkimi, ażeby naprawdę coś w tym uczynić. Będę nagrywać, ażeby było nie tylko w Białymstoku ładnie, ale zajmę się takimi wsiami jak Brzeszewo, Porosły, Kruszewo i inne wsie, inne wsie w Białymstoku. Naprawdę to zrobię, choć powiem dla was, że muszą być ścieżki rowerowe, muszą być ścieżki, chodniki dla pieszych. A samochody muszą być parkowane na posesjach. Będą sprawdzane sklepy, wszystkie spożywcze. Dlaczego to udostępniają artykuły monopolowe dla ludzi, osób młodych. Młodych od podstawówki aż po wyższe szkoły. Naprawdę to uczynię bez żartów. Mnie nie trzeba pisać pisma. Mnie wystarczy rozmowa, pojechać do sołtysów, do burmistrzów. Musi być zmiana w Polsce sołtysów. Dlatego, że te stare sołtysi
już lata wypracujące, jak powiem tak, swoje muszą odejść na emeryturę lub na rentę. Powiem, co jeszcze dalej. Zadbam bardzo szybko, pilnie o zwierzęta, krowy, konie, żeby mieli stajnie obory, a nie na podwórku stale. Zima, lato. Powiem tak, że za to będą odpowiadać sołtysy. Nowi sołtysy. Nie te, którzy w jednym miejscu już parę lat dobrych urzęduje sołtys niegodny, który naprawdę nie umie trzymać zwierzęta. Krów. Psy są bez przerwy uwiązane na łańcuchach. Tak. Muszą być wybudowane kojce, ani łańcuchy. Powiem tak. Zabrali dla mnie psa. Zabiorą dla ich psa. Że u tego człowieka, tylko nie będę mieć imienia i nazwiska, ale naprawdę, naprawdę będą psy mieli kojce, dobre obory, dobre chlewnie, konie będą stajnie dobre mieli i tak dalej. Trzoda chlewna też będzie, chlewnie będą dobre, będę kontrolować. Będę pisać pisma tam do urzędu, żeby naprawdę byli naprawdę. Jeden sołtys na trzy wsi śmiechu warte. A później u jego krowy samego stoją w błocie. Tak. Psy na łańcuchu. Tak. Psy na łańcuchu. Będzie skierowane pismo do policji, do ochrony zwierząt. I bardzo ja liczę, że naprawdę on tylko handluje alkoholem, bimberkiem, wódką, winem, czym chcesz. U tego sołtysa. Tak. Co chcesz, to się znajduje w jego domu. A najwięcej alkohol. On wszystkich częstuje osoby alkoholem. Jeszcze nie widziałem, ale to będzie nagrane i będzie skierowane pismo. Tak jak pisma, będą skierowane pisma do władz, do Warszawy największych osób, którzy reprezentują Polskę. Nawet pismo poleci do, będzie skierowane, tak powiem, do prezydenta RP, na tego człowieka, żeby zamknęli jego córka. Uczyła się na lekarza. Śmiechu warte. Nie będę wymieniać, o kogo chodzi, ale domyślcie się. Domyślcie się, o kogo chodzi,
I mam nadzieję, że jak pójdzie pismo w sprawie tego człowieka, to naprawdę, naprawdę władze muszą się zająć czym prędzej, czym szybciej. Tak. A żeby takie sołtysy we wsiach będą kontrolowane. Będą kontrolowane przeze mnie, przez wyższe władze. Żeby mieli małe dzieci i żeby mieli ścieżki, chodniki, jak powiedziałem, żeby byli naprawdę, naprawdę, żeby nie było wypadków, żeby nie było, żeby w Polsce było ład i porządek. Obserwuję prezydenta Andrzeja Dudę z Pospolitej. Dobrze, że on, ale on, powiem tak, nie będę obrażać prezydenta RP Andrzeja Dudy z tego powodu, że on był wybrany też przeze mnie. I powiem, nie tylko przeze mnie, ale przez wszystkie władze, przez wszystkie ludzi, osoby. Tak. I muszę mieć kierowcę do jazdy, bo muszę wszystkie rozpocznę od Białymstoku, ale skończę na wsiach, gminach, powiatach. Będę popierać rolnictwo. Zwrócę się z pismem natychmiastowym do ukraińskiego prezydenta, wszystkich prezydentów, a nawet do Ameryki prezydenta zwrócę się, do Anglii, do wszystkich pójdzie pismo. I pokażę ja, choć mój dom zwykły nazywają pałac prezydencki, ale to nie jest pałac. To jest dom zwykły. To jest dom zwykły, który naprawdę jest i pozostanie domem zwykłym. Tak. Pozostanie tym domem i po śmierci mojej. Bo nikt wiecznie nie żyje. Ojcowie święci umierają, papieże umierają, biskupi, kardynałowie, zacząłem od świętych, a żeby to dla was powiedzieć całą prawdę,
całą prawdę, szczerą prawdę. Że wy szanowni moi władze, szanowni moi ludzie, osoby, którzy naprawdę, naprawdę, ja mówię szczerze, przepraszam, że tak powiem, do was troszeczkę brzydko, przepraszam bardzo, ale macie te kratki wynajęte, to nie ja, że mam dom własny. Własny mam dom. A wy macie kątki. Kątki macie i powiem dla was co jeszcze. Macie te kątki, ale ciasne. Ciasne macie i wykańczacie ludzi, tych osób dorosłych, którzy naprawdę, naprawdę dla was pomagają. U was psy w domu nie są kąpane. Nie. Ale powiem dla was, że psy w mieszkaniach, w blokach nie będą trzymać, bo oni mają posesji. Nawet znam człowieka, jak się wprowadza do mnie psa, nie tylko o tym, co ja myślę, ale o różnych. Nie można psy wpuszczać na plac zabaw, tam gdzie dzieci się bawią, bo malutkie dzieci w piasku grzebią się, nawet jedzą odchody psie. Pies załatwia się byle gdzie popadło. Gdzie popadło? Tak. A wy? A osoby? Właściciele? Opiekunowie? Zwierząt w blokach, w mieszkaniach? Dokładnie się nie opiekują. Puszczają psy luzem. Pies biega, załatwił się nóżkami za grzebie, zwierzę gówno, później dziecko, matka lub ojciec przywiezie na wózku na plac zabaw, bawi się. On nie rozumie, że to odchód psi. Matka z matką siadają na ławkach, na ławce i na łóżdawce. Spożywa. Tak. A później raptownie choruje. Od czego dziecko choruje? Od psów, odchodów.
Od zwierząt, od chodów, psów. Tak. Bo matka mówi do swojej mamy: mamo! Ale nie powie mamo, ale powie inaczej. Wy umiecie. Od kogo się uczycie? Od swoich rodziców. Jak nie ma w domu nikogo, ani męża, to oni rozmawiają, mama do swojej mamy. O, powiem, córka do swojej mamy. Mówi tak: ty stara, nie mogłeś się zająć swoim dzieckiem? Dokładnie. Mama boi się powiedzieć dla córki, że przyszła na plac zabaw swoim wnukiem, wnuczką, i druga, i razem rozmawiali. Razem rozmawiali, o takich rzeczach, które są niepożądane. Nawet nie przypilnowała wnuczki, wnuka, nawet tego nie zrobiła, bo ma lata, niby nie biegała za wnukiem, wnuczką, tylko przyprowadzi z łóżka, wyjmie zabawki, wyjmie. I co? Wnuczek, wnuczka bawią się. Bawią się, ale tam w piasku zagrożenie dla wnuka, wnuczki życia. Śmiertelne. Bo takie dziecko małe córka, córeczka, synek mamy, jeszcze mały, mały, nie rozumie, co to jest, że tego nie można jeść, spożywać. Ona myśli, dziecko te małe, myśli, że to jest smaczne. I wkłada do ust swoich i połyka. A później babcia przyprowadza, przywozi na wózku wnuczkę, wnuczka. I co? Zaczyna wymiotować. Babcia dzwoni do córki, mama: córko, nie wiem, od czego choruje wnuczek, wnuczka. Nie wiem. A byłeś na pracy? Tak. A co? No bawiła się w piasku. W piasku. A ten piasek jest niedostosowany do małych dzieci,
na plac zabaw. Nie są kontrolowane. Tylko wiele razy widzę, jak psy, zwierzęta biegają po plac zabaw. Jak się załatwiają się, podejmują swoją nóżkę, suki, ta? Bo też pies, to pies, ta? Jak kupę robią psy na plac zabaw. I powiem, co dla was. Kieruję apel. Bardzo prędki. I też pismo pójdzie. I będzie z Rafałem jeździć, ażeby naprawdę coś takiego uczynić, żeby były czyste piaskownice, bo psy często i gęsto załatwiają się w piaskownicach. A później swoimi nóżkami, pazurkami zagrzebują odchody piasku. Tak. Kubom stoi, ale babcia nie ma woreczka. Nie, bo po co? Inne przyciągnie matki, nawet matki przyciągają. Nie wiedzą, że inna osoba przyszła ze swoim zwierzęciem, aby pies się wybiegł. Bo blisko tutaj jest. Z różnych osiedli przychodzą. Zielone wzgórz, Leśne Doliny. Za mostu, ze Starosielsk, swoimi zwierzętami. I ja bardzo liczę, ażeby wy zajęliście się tą sprawą. I będzie skierowane pismo do zarządu dróg mienia komunalnego. W Białymstoku. A żeby często i gęsto był wymieniany piasek. Piasek. A chobok, śmietnik często i gęsto był zabierany. Z tego powodu, że śmieciarze nie jeżdżą, nie zabierają z plac zabaw z choboka
śmieci. Dalej nagram film i zrobię zdjęcie, jak wygląda chodnik, jak wygląda plac zabaw. Dalej tutaj, że raz był pożar i może znowu być pożar. Bo przychodzą bardzo często i gęsto młodzież od 14 do 16 lat i wyrabiają co chcą. Tak. A właściciel nie kosi chwastów i tak dalej. Dobra, na razie tyle. Dziękuję bardzo.